Hej kochani, dziś będziemy robić różowe, chromowe paznokcie, czyli taki rose gold można powiedzieć. I do tego będzie mi potrzebny kolor Pink Rock 007, ten dziś wybrałam właśnie jako taką bazę. Top No Wipe jest po prostu niezbędny, czyli nie będziecie używać takiego topu, to efekt Wam może nie wyjść, więc polecam właśnie Top No Wipe, zobaczymy jak to wyjdzie. No i oczywiście nowy produkt od Semilac, czyli Semi Flash Metallic do uzyskiwania efektu chromowych, takich metalicznych paznokci. Zobaczcie jak cudownie wygląda i jak będzie fajnie wyglądał z tym różowym. Produkt pokazuję Wam przedpremierowo, ponieważ oficjalnie będzie go można kupić na stronie semilac.pl w drugiej połowie września. Warto czekać, ponieważ produkt jest naprawdę dopracowany i warto też obserwować social media Semilac, ponieważ tam będą wszelkie informacje na bieżąco. Wszystkie paznokcie mam utwardzone i przygotowane. Przemywam je teraz cleanerem w razie gdyby coś tam, jakieś paprochy mi się zaczepiły w trakcie wkładania do lampy. W ogóle nadałam sobie taki bardziej szpiczasty znowu kształt, bo to bardzo ładnie wygląda przy tych rose goldowych paznokciach. Widziałam już na YouTubie różne tutoriale. I teraz nakładam sobie po jednej warstwie, cienkiej warstwie Pink Rock 007. To jest jeden z moich ulubionych róży z kolekcji. I tutaj jeżeli chodzi o ten efekt chromu, możecie kombinować z różnymi kolorami. Jeżeli podłożycie pod spód kolor czarny lub bardzo, bardzo ciemny, to uzyskacie efekt srebrnego lustra. Możecie też nałożyć na przykład pomarańczowe lub jakieś neony i wtedy będziecie uzyskiwać jeszcze inne efekty. Ja na pewno będę z tym kombinować. Na razie jednak chcę wypróbować właśnie różowy, taki rose gold. I wiele osób ma problem z utwardzaniem później tych paznokci, dlatego obejrzałam wiele tutoriali i mam nadzieję, że sposób z topem no wipe się sprawdzi. Wiem też, że efekt chromu bardzo trudno uzyskać zwykłymi lakierami, a to dlatego, że ten chrom się po prostu ściera po jakimś czasie. Jednak jak utwardzimy to w lampie, to dłużej nam się utrzymuje. Pamiętajcie, żeby nie utwardzać jak pomalowaliście skórki, zawsze wytrzyjcie skórki, bo jak utwardzicie, to już będzie za późno. Okej, i teraz do lampy. Teraz nakładam drugą, bardzo cienką warstwę. Chcę, żeby po prostu ten kolor był ładnie widać, ale nie chcę, żeby paznokcie były jednak za grube. Staram się, żeby warstwa naprawdę była cienka. I znowu do lampy. Jedna ręka jest już przygotowana pod nasz efekt lustra, ale najpierw zajmę się drugą ręką i tak samo nakładam dwie warstwy lakieru i każdą z nich utwardzam. Paznokcie są już przygotowane i teraz pokrywam każdy z nich warstwą topu No Wipe. I to jest właśnie bardzo ważny krok. Robię to dokładnie aż po same brzegi, tu pod spód. Po prostu jeżeli ominiecie jakiś fragment, to niestety, ale ten pyłek Wam się nie przyklei i nie będzie to wyglądało dobrze. I teraz oczywiście muszę utwardzić top coat. To teraz przechodzimy do najfajniejszej części, czyli do chromowania naszych paznokci. Zobaczymy jak to wyjdzie. Mam tutaj przygotowany już mój puder. Nabieram troszkę na stary pędzelek i zaczynam wcierać. I musimy teraz tak jakby paznokcie wypolerować. Możecie to robić aplikatorem do cieni, ja takiego niestety nie posiadam. Słuchajcie, jeśli mogę, to chciałabym tylko tym się zająć w życiu. To wygląda tak super, tak rewelacyjnie. I tak wciąga wcieranie tego proszku. Wow, nie mogę się po prostu napatrzeć. Bierzemy teraz duży pędzelek i trzepujemy nadmiar. O, nie jest to takie proste. Po prostu będę musiała później umyć ręce.
I teraz co zrobię, to włożę na chwilę jeszcze te paznokcie do lampy. Tak na wszelki wypadek włożę je jeszcze do lampy i później położę top coat. Okej, nie myję rąk, bo boję się, że zmyję trochę tego proszku. I teraz będę nakładać top coat, no wipe i trzymajmy kciuki, żeby nie zmazał mi tego efektu pięknego. Aha, i powinnam nakładać bardzo dużo tego top coatu, w sensie właśnie, żeby nie ścierał lakieru, taką większą kroplę. Idę utwardzić ten paznokieć i zaraz zobaczymy. Zobaczcie, na szczęście się udało, lustro jest nadal na paznokciach, także nakładam na pozostałe palce, tylko pamiętajcie właśnie o tym, żeby nakładać większą ilość top coatu, żeby jakby nie drapać tym top coatem po lakierze, tylko żeby tak gładko rozprowadzać produkt. Bo jak będziemy nakładać mało top coatu i będziemy jakby zdrapywać wtedy ten proszek. Widziałam też tutorial, w którym manikiurzystka Jeffree Star nakładała na te paznokcie żel, żeby je zabezpieczyć. Także tak też można zrobić. Ja będę kombinować w przyszłości może z Hardy przezroczystym. Ale póki co myślę, że ten top coat będzie ok. I utwardzam całość. Ta ręka jest już gotowa i poczekam na drugą rękę, żeby umyć całe ręce z tego pyłu, bo jestem cała błyszcząca. Także teraz powtarzam to samo, nakładam no, top coat no wipe, a później puder i później znowu top coat no wipe i zobaczycie, jak to wszystko będzie wyglądało razem. Nawet po myciu widać, że tutaj wokół naszych skórek ten proszek się niestety osadza i on później Wam zejdzie po umyciu dokładnym, wiecie, po kilku dniach. Ale żeby się go teraz pozbyć, weźcie po prostu pilniczek i delikatnie pocierajcie sobie tutaj wokół skórek i wtedy zetrzecie sobie ten proszek. On po prostu lubi się osadzać na naszej skórze i wszystkim dookoła i bardzo ciężko się go pozbyć. I na wszystkich tutorialach, które oglądałam, było widać właśnie takie wybrzuszenia dookoła. Także ja teraz postaram się usunąć większość tego proszku pilniczkiem. I tak to wygląda po czyszczeniu skórek. Oczywiście, tak jak mówiłam, no nie da się wszystkiego wyczyścić, bo ten proszek jest tak drobny, że on wchodzi dosłownie pod nasze skórki i tak dalej. Także po większej kąpieli na pewno się tego pozbędziemy, bądź po myciu naczyń. W każdym razie teraz używam oliwki o zapachu piña colada, pineapple, semilak. To jest moja ulubiona oliwka. Dajcie mi znać w komentarzach, czy próbowaliście już tych oliwek i która jest Waszą ulubioną. I nakładamy dużo, dużo oliwki, bo przesuszyłam mocno te skórki. Więc jeżeli u Was jest tak samo, to pamiętajcie, żeby dokładać sobie oliwki nawet w ciągu dnia. Można je otrzymać na biurku, w pracy. Po prostu dokładać sobie tej oliwki, to najlepiej działa na nasze skórki, naprawdę. A kiedy będziecie ją mieć na wierzchu, no to będziecie częściej po nią sięgać po prostu. Teraz wcieram oliwkę. Czy te paznokcie nie są po prostu zjawiskowe? Ten efekt lustra to jest po prostu coś tak niesamowitego. Nie wierzę, że da się to osiągnąć takim pudrem. No jak widzicie, da się to zrobić na hybrydzie i naprawdę się to trzyma, bo widziałam już na wielu, wielu filmach. To jest mój pierwszy raz w ogóle i jak widzicie, się udało. Więc kochani, jeżeli mi się udało uzyskać takie paznokcie, to Wam na pewno też się uda. Naprawdę zwracają uwagę i chyba będę się na nie teraz gapić cały czas. No coś cudownego. Kochani, tak wygląda efekt końcowy. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dajcie mi znać, czy próbowaliście lustrzanych paznokci i zabawy z hybrydami i z pudrami. Że czekam na Wasze komentarze na dole. No i oczywiście zostawcie mi kciuka do góry, jeżeli chcecie zobaczyć więcej tutoriali i jeżeli lubicie, jak robię sobie z Wami paznokcie. No ja jestem zachwycona tymi paznokciami, można powiedzieć rose gold. Do zobaczenia niedługo, pa pa!